Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam w kolejnym wydaniu programu naszej Credit Union. Rozpoczynając dzisiejsze spotkanie z Państwem, chcielibyśmy powrócić do świąt Wielkiej Nocy. Wielki Piątek, drugi dzień Triduum Paschalnego, to dzień, w którym dokonało się zbawienie świata, dzień, w którym Jezus Chrystus oddał życie na krzyżu za nasze grzechy. W Wielki Piątek wspominamy moment sądu, męki i śmierci Jezusa Chrystusa. Jesteśmy właśnie zaproszeni do tego, aby w sposób fizyczny, poprzez post, uczestniczyć w męce Jezusa Chrystusa, poprzez wyciszenie się, ponieważ jest to przypomnienie tej jednej ofiary. Podkreśla ojciec Nikodem Gdyk. W centrum tego dnia jest krzyż, który powinien być w centrum chrześcijańskiego życia. Niestety coraz częściej dochodzi do profanacji chrześcijańskich symboli, podkreślał w czasie misterium męki pańskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski. Coraz bardziej do głosu dochodzi cynizm, a wraz z tym szyderstwo. Szyderstwo z tego, co głosi Kościół, co integralnie związane jest z chrześcijańską wiarą. Głoszona jest profanacja krzyża. Za rzecz oczywistą w niektórych krajach Europy Zachodniej znajduje się usuwanie krzyży z przestrzeni publicznej. I to pod płaszczykiem tolerancji i fałszywego zatroskania o to, aby te krzyże nie raniły uczuć innych ludzi. Tymczasem to krzyż jest jedyną nadzieją świata, podkreślał w homilii podczas liturgii męki pańskiej, której przewodniczył ojciec święty Franciszek, kaznodzieja domu papieskiego ojciec Raniero Cantalamessa. Che cosa rappresenta la croce? Co przedstawia krzyż, że jest tym stałym punktem, masztem pośród fal świata? Przedstawia ostateczne i nieodwracalne nie Boga wobec przemocy, niesprawiedliwości, nienawiści, kłamstwa i wszystkiego, co nazywamy złem. I jest jednocześnie tak, tak samo nieodwracalnym wobec miłości, prawdy, dobroci. Krzyż nie jest przeciw światu, ale dla świata, aby nadać sens wszelkiemu cierpieniu, które było, jest i będzie w ludzkiej historii, mówił ojciec Cantalamessa. Cześć krzyżowi wierni oddawali dziś podczas uroczystych adoracji krzyża, które są centralnym punktem wielkopiątkowych liturgii. Tuż po adoracji i komunii świętej Najświętszy Sakrament został przeniesiony do grobu pańskiego. W Wielki Piątek wieczorem w rzymskim Koloseum odbyło się nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Wspólnie z wiernymi modlił się ojciec święty Franciszek. Droga krzyżowa w rzymskim Koloseum ma bardzo symboliczne znaczenie. To miejsce męczeństwa pierwszych chrześcijan. Rozważania męki i śmierci Jezusa Chrystusa nawiązywały do problemów współczesności. Dotyczyły ofiar przemocy i wojen, gwałtów na dzieciach, cierpienia kobiet, tortur i uchodźców na przepełnionych łodziach. Wierni modlili się w czasie rozważań o wyzwolenia z tyranii kłamstwa na świecie, którą każą nam wychwalać możni, byśmy sami uganiali się za fałszywą chwałą. Modlono się także o zachowanie wiary w godzinach ciemności i nadziei wbrew nadziei. Po nabożeństwie i wysłuchaniu rozważań swoje słowo wygłosił ojciec święty Franciszek. Papież wyraził wstyd za popełnione przez ludzi grzechy, zdradę Jezusa i poprosił o przebaczenie. O Signore Gesù. O Panie Jezu, Synu Boży, niewinna ofiaro naszego odkupienia. Przed Twoim królewskim sztandarem, Twoją tajemnicą śmierci i chwały, przed Twoim krzyżem padamy na kolana, zawstydzeni, pełni nadziei i prosimy Ciebie, abyś nas obmył we krwi i w wodzie wypływających z Twego przebitego serca, byś przebaczył nam nasze grzechy i nasze winy. Ojciec Święty mówił o wstydzie za zniszczenia, przemoc, prześladowania, śmierć migrantów. Modlił się za naszych braci udręczonych przemocą, obojętności i wojną. Modlił się także, abyśmy z należytym szacunkiem traktowali krzyż Chrystusa. O Chryste, prosimy Cię, naucz nas nigdy się nie wstydzić Twojego krzyża, nie traktować go instrumentalnie, ale czcić go i uwielbiać, gdyż wraz z nim ukazałeś nam ohydę naszych grzechów, wspaniałość swej miłości, niesprawiedliwość naszych osądów i moc Twego miłosierdzia. Na zakończenie jego świątobliwość udzielił wszystkim apostolskiego błogosławieństwa.
Zmartwychwstanie Pańskie to najstarsze i najważniejsze święto w roku liturgicznym. Dzień szczególnej radości wiernych, symbol zwycięstwa Boga nad śmiercią i grzechem. Uroczystości rozpoczęły się o świcie mszami świętymi rezurekcyjnymi. W wielu parafiach w kraju procesje odbywały się w nocy po zakończeniu Wigilii Paschalnej. Zmartwychwstanie to skok ku nowemu życiu, podkreślał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski metropolita poznański ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki. Zmartwychwstanie Jezusa jest faktem. Jest to jakościowy skok ku nowemu życiu, ku nowemu światu, który od momentu pojawienia się zmartwychwstałego przenika nasz świat, przenika go i pociąga ku sobie. Wiadomość o zmartwychwstaniu Jezusa wywołała różne reakcje. Mamy radość niewiast i apostołów, a z drugiej strony strach strażników, którzy stali się sługami kłamstwa głoszącymi, że to uczniowie w nocy wykradli ciało Chrystusa, zwraca uwagę metropolita krakowski ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski. Gdzie jest radość? Tam jest też gotowość, by nią się dzielić. Gdzie jest lęk i strach? Tam jest ucieczka w kłamstwo. Zmartwychwstały jest niegasnącym światłem nadziei także w wymiarze spraw ojczystych i wspólnotowych, podkreślał metropolita gdański ksiądz arcybiskup Sławomir Leszek Głódź. Nie można ulegać antywartościom ateistycznego liberalizmu, moralnego nihilizmu, wrogości kierowanej także wobec Kościoła, tej negacji, która próbuje dominować rzeczywistość i mówić o podziale w narodzie. Podziału nie ma, są zróżnicowane opinie. Większość mówi tak, dla Chrystusa, dla nadziei. Zmartwychwstanie Jezusa niesie za sobą także zadanie dla nas chrześcijan. Musimy odrzucić złość, przewrotność, konfliktotwórczość, wzbudzanie nienawiści, niechęci, oskarżanie i obmowę innych. Musimy zacząć dostrzegać dobro w drugim człowieku i zacząć żyć zmartwychwstaniem i radować się z tego faktu, podkreślał ordynariusz warszawsko-praski ksiądz arcybiskup Henryk Hozer. Ta radość ma taką cechę, że jest zaraźliwa. Powinniśmy być roznosicielami radości w świecie, krzewicielami radości wśród innych. Nie powodować naszą obecnością smutku i zgorzknienia, ale właśnie radość u innych, żeby oni również odkryli, że są umiłowanymi dziećmi Bożymi i że Chrystus jest dla nich. Nauczyć, jak odkrywać Chrystusa na co dzień. Gdzie go szukać? Prawo Boże jest niezmienne, podkreślał ksiądz arcybiskup Andrzej Dzięga. W tym kontekście metropolita szczecińsko-kamieński wskazywał, że dziś potrzebujemy szczególnej debaty na temat podstaw doktrynalnych i zasad etyki katolickiej, między innymi w kwestii życia narodowego, spraw ekonomicznych, społecznych, przestrzeni kultury, wartości, godności i świętości ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Nie wolno się tej dyskusji bać, trzeba w niej uczestniczyć. Trzeba je zgłębiać, trzeba się tych spraw uczyć, bo to są sprawy do ogarnięcia intelektem i byleby się serca poruszyły. Zmartwychwstanie Jezusa przypomina nam, że ostatnie słowo zawsze należy do prawdy, a nie do kłamstwa, podkreślał ordynariusz diecezji świdnickiej ksiądz biskup Ignacy Dec. Niestety to kłamstwo spotykamy na co dzień w różnych mediach, w różnych dyskusjach. Ile jest tam krętactwa, zakłamania, manipulacji, zakrywania prawdy. Moi drodzy, dzisiaj za prawdę u nas nie wsadzają do więzienia, jak to było dawniej, ale kto broni prawdy, może stracić dobre imię, może stracić czasem miejsce pracy. Kto broni prawdy, może być medialnie ukamienowany. W kraju, w którym nie ma prawdy, nie ma prawdziwej niepodległości i suwerenności. Nie zgadzajmy się nigdy na życie w kłamstwie, apelował ksiądz biskup Ignacy Dec. Dlatego tak ważne jest, aby świadectwo o zmartwychwstaniu Jezusa stawało się dziś coraz wyraźniejsze. Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał.
Tymi słowami w ubiegłą niedzielę wierni pozdrawiali się od samego poranka. Specjalne życzenia z okazji świąt Zmartwychwstania Pańskiego złożył wszystkim katolikom papież Franciszek. Udzielił także uroczystego błogosławieństwa z odpustem Urbi et Orbi, miastu i światu. W uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego Ojciec Święty Franciszek przewodniczył mszy świętej na placu świętego Piotra w Watykanie. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Po uroczystej Eucharystii papież z lodży Bazyliki Świętego Piotra wygłosił wielkanocne orędzie. Apelował w nim, aby w złożonych, a czasami w dramatycznych dziejach narodów zmartwychwstały Jezus prowadził kroki osób poszukujących sprawiedliwości i pokoju oraz obdarzył przywódców państw odwagą, by unikać rozprzestrzeniania się konfliktów i powstrzymać handel bronią. Ojciec Święty poruszył również najbardziej palące problemy dzisiejszego świata. Wojny na Bliskim Wschodzie, w Afryce, na Ukrainie oraz konflikty w krajach Ameryki Łacińskiej i wezwał do ich zakończenia. W tym roku jako chrześcijanie wszystkich wyznań wspólnie świętujemy Wielkanoc. Niech zatem jednym głosem rozbrzmiewa w każdej części ziemi najpiękniejsza wieść. Pan prawdziwie zmartwychwstał, jak zapowiedział. Niech On, który zwyciężył mroki grzechu i śmierci, da pokój w naszych czasach. Następnie Ojciec Święty udzielił błogosławieństwa Urbi et Orbi, czyli miastu i światu. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos et maniat semper. Na zakończenie papież złożył wiernym świąteczne życzenia. Kieruję moje najlepsze życzenia dobrych świąt paschalnych dla wszystkich z Was przybyłych tutaj z Włoch oraz z innych krajów, jak również dla osób, które łączą się z nami za pośrednictwem różnych środków przekazu. Niech wielkanocne orędzie Zmartwychwstałego ożywi nadzieje Waszych rodzin i wspólnot, zwłaszcza młodszego pokolenia, będącego przyszłością Kościoła i ludzkości. Ojciec Święty życzył nam wszystkim, abyśmy mogli codziennie odczuwać obecność Zmartwychwstałego Pana i dzielić się z innymi radością i nadzieją, jaką On nam daje. Prosił także wiernych o modlitwę w Jego intencji. Alleluja!